Witam Państwa, Agnieszka Łakoma. To jest wywiad gospodarczy z cyklu Gorące Pytania. Dzisiaj będziemy rozmawiać o cenach energii, czyli o tym, co nas czeka w przyszłym roku. A biorąc pod uwagę zapowiedzi, które się pojawiają mniej bardziej oficjalnie, to tak naprawdę trochę strach się bać. Strach się bać, ponieważ mówimy, a przynajmniej to nieoficjalne informacje na to wskazują, że podwyżki cen energii dla odbiorców indywidualnych, gospodarstw domowych mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu procent. O tym, czy rzeczywiście tak będzie, porozmawiam z moim Państwa gościem, a jest nim prezes Urzędu Regulacji Energetyki, pan Rafał Gawin, którego serdecznie witam i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Pan prezes jest gościem szczególnym, ponieważ to od pana prezesa zależeć będzie to, ile będziemy płacić za energię. Czy rzeczywiście to tak jest, panie prezesie, że to pan tutaj trzyma ten długopis, podpisze te wszystkie wnioski taryfowe, które złożą i już właściwie złożyły spółki energetyczne? I tak naprawdę to pan zdecyduje o wszystkim, czy trochę jednak ta decyzja będzie zależała też od warunków, z którymi mamy do czynienia? Jak to jest? Jeżeli chodzi o ten najbliższy rok, a w zasadzie też i o rok obecny, ta sytuacja rzeczywiście jest dużo bardziej skomplikowana. Ja może zacznę od tego, że w Urzędzie Regulacji Energetyki zajmujemy się analizą taryf, wniosków taryfowych i ostatecznie w takim postępowaniu, wtedy kiedy przyjrzymy się wszystkim kosztom i taryfom, które przedłożyły nam przedsiębiorstwa energetyczne, na samym końcu wydajemy decyzję, w której te koszty akceptujemy bądź też nie. Akceptując te koszty, zatwierdzamy taryfę i pozwalamy przedsiębiorstwom wprowadzać ją do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami. Rok obecny charakteryzuje się, przepraszam, tym, że w rozliczeniach z odbiorcami energii, tymi taryfowanymi, czyli głównie gospodarstwami domowymi, stosowane są taryfy sprzed 2 lat, czyli takie, których koszty, no, czy też te taryfy, przepraszam, odzwierciedlały koszty, które to koszty no, były czy miały miejsce co najmniej 2 lata temu, a są na pewno już znacznie różne niż koszty obecne. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że taryfy, które analizujemy i to, co widzimy już przynajmniej z wniosków taryfowych, wskazują na to, że koszty przedsiębiorstw w stosunku do roku jeszcze obecnego, bo mówimy o taryfach na rok przyszły, rzeczywiście istotnie maleją. Stąd też spodziewamy się, czy też nawet oczekujemy, że taryfy, które zatwierdzimy na rok przyszły, będą taryfami niższymi niż te, które są stosowane obecnie. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że mamy mechanizm, który nazywamy zamrożeniem cen energii, czyli w praktyce to, o czym powiedziałem, stosowania taryf, które już są nieaktualne, taryf sprzed 2 lat, to oznacza, że te taryfy są znacznie niższe niż te, które są aktualne. Więc mechanizm jest rzeczywiście dość skomplikowany. No i teraz ta decyzja o rachunkach w przyszłym roku zależy nie tylko od nas, czyli nie tylko od Urzędu Regulacji Energetyki, bo tu jeszcze raz przypomnę, taryfy oczekujemy, że będą niższe niż taryfy z roku obecnego, ale zależy w dużej mierze od rozwiązań ustawowych, to znaczy takich, które zdecydują, czy ten mechanizm mrożenia cen, czy też na poziomie, który jest w tym roku, czy być może troszkę zmienionym poziomie, będzie kontynuowany w przyszłym roku. Czyli jeśli to tak jest będzie... panie prezesie, czyli rozumiem tak, żebyśmy mogli to troszeczkę wyjaśnić naszym widzom. To jest tak, że oczywiście w tym roku ceny są zamrożone, czyli to oznacza, że płacimy mniej niż wynikałoby to z tych taryf, czyli cenników, które wcześniej zostały zatwierdzone spółkom energetycznym. Ale spółki energetyczne teraz wystąpiły z nowymi wnioskami, zaledwie kilka tygodni temu, i oczekują tego, żeby te ceny się oczywiście zmieniły, tak jak tego oczekują. Panie prezesie, czy możemy wyjaśnić naszym widzom, co ma główny wpływ na ceny energii w naszym kraju? Bo musimy brać pod uwagę to, że jest kilka czynników, że to nie jest tylko tak, że firmy mają swoje koszty i mówią, nie, my chcemy tyle i tyle, żeby ta energia kosztowała. One muszą to uzasadnić. I oczywiście powszechną, albo może nie tak koniecznie powszechną wiedzą jest to, że pan musi też to tak skalkulować, żeby uwzględnić te koszty tak zwane uzasadnione, czyli takie, które uzna pan za właściwe, prawdziwe, rzetelne, i jak rozumiem, na tej podstawie będzie podejmowana ta decyzja. Czy możemy to troszeczkę wyjaśnić szerzej naszym widzom?
Tak, oczywiście. Rzeczywiście naszą powinnością jest ocena kosztów na takim poziomie, który, jak pani redaktor wspomniała, ma charakter kosztów uzasadnionych. Koszty uzasadnione mają swoją definicję w przepisach prawa i to są takie koszty, które są niezbędne dla przedsiębiorstw energetycznych do tego, aby mogły dostarczać energię elektryczną czy paliwa gazowe do odbiorców końcowych. Ja zwracam również uwagę często na to, że powinnością regulatora energii, regulatora branżowego jest równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii. To też koszty uzasadnione no nie powinny prowadzić do jakichś bardzo trudnych sytuacji po stronie przedsiębiorstw energetycznych, mam na myśli trudnych finansowo, powinny pokryć koszty, tak, koszty uzasadnione, aby te przedsiębiorstwa mogły też prowadzić swoją działalność gospodarczą, bo w przeciwnym razie moglibyśmy też mierzyć się z ryzykiem na przykład upadku takich przedsiębiorstw, co miałoby za sobą, czy niosłoby za sobą dużo daleko, czy dużo dalej, tak, idące konsekwencje. Co oceniamy w kosztach? Jeżeli chodzi o sprzedawców, to zwykle największą kategorią kosztów jest koszt nabycia energii, kupna energii na potrzeby swoich klientów końcowych. Ta cena energii jest kształtowana na rynku i niezmiennie już od wielu lat. Naszym punktem odniesienia jest rynek energii. Przede wszystkim handel energią na giełdzie, więc tak jak wspomniałem, no punktem odniesienia jest przede wszystkim rynek. W tych taryfach na energię, na sprzedaż energii znajdują się też inne kategorie kosztów, ale już one mają dużo niższe czy dużo mniejszy, tak, udział w całkowitej cenie energii. To koszty własne, koszty różnych obowiązków, które mają również przedsiębiorstwa energetyczne. Zwracam też uwagę na to, że w naszym rachunku, czy nasz rachunek zasadniczo składa się z dwóch części. To energia jako towar, o tym przed chwileczką mówiłem, ale też i dystrybucja, czyli transport. Jeżeli kupujemy jakiekolwiek towary, produkty, oczekujemy, że ktoś nam je przywiezie do domu, więc tym przedsiębiorstwem, które zajmuje się transportem, są właśnie przedsiębiorstwa dystrybucyjne. Tamta struktura kosztów jest znacznie inna, bo przede wszystkim dużą pozycją kosztów takiego dystrybutora jest przede wszystkim jego majątek sieciowy. On musi być też odpowiednio wynagradzany, aby umożliwiać inwestycje przedsiębiorstwom, więc ta struktura kosztów jest znacznie inna. Można powiedzieć, że z takich trzech najbardziej istotnych kategorii kosztów w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych, to już jest wspomniany majątek i inwestycje, ale to jest też energia, którą operatorzy kupują na straty sieciowe. Ta energia przy transporcie, tak, troszeczkę nam ucieka w postaci ciepła z przewodów. I jednocześnie jeszcze koszty tak zwane operacyjne, czyli wszystkie inne związane, na przykład koszty eksploatacji, zakupu różnych usług, materiałów, one są zwykle indeksowane. Czyli to mamy wyjaśnione. Czyli to mamy wyjaśnione, panie prezesie. I teraz weźmy pod uwagę może ten główny czynnik cenotwórczy, czy też punkt odniesienia, jakim jest towarowa giełda energii, bo o tym mówimy. To jeżeli spojrzymy na te ceny na towarowej giełdzie energii obecnie i te prognozowane na przyszły rok, chociażby w podstawie taką cenę średnią na przyszły rok, to te ceny wydają się bardzo sprzyjające odbiorcom energii, ponieważ są niższe od tych, które były w ubiegłym roku chociażby ze względu na sytuację kryzysową. Wiemy, co się działo, wojna, kryzys surowcowy, energetyczny w Europie, więc wiadomo, że te ceny były niezwykle wysokie w ubiegłym roku. Przekraczały takie magiczne bariery. W tym roku jest sytuacja bardzo spokojna, przynajmniej takie wrażenie powstaje. Więc czy to nie jest tak, panie prezesie, że ta sytuacja właśnie chociażby na towarowej giełdzie energii sprzyja odbiorcom i tak naprawdę te ceny nie powinny znacząco wzrosnąć, a tymczasem mówi się o tych kilkudziesięcioprocentowych podwyżkach. Jak to jest naprawdę? Rzeczywiście naszym punktem odniesienia, jak już wspomniałem, jest towarowa giełda energii, przede wszystkim jako to miejsce, które no jest takim termometrem, jeśli tak można powiedzieć, rynku. Jeśli chodzi o koszty wytworzenia, no na rynku funkcjonuje tak zwany mechanizm ceny krańcowej. Innymi słowy, cena na rynku kształtowana jest poprzez koszty, tak, takich urządzeń wytwórczych czy takich jednostek wytwórczych, które mają najwyższe koszty. W naszym przypadku są to jednak mimo wszystko elektrownie węglowe. Tam głównym składnikiem kosztów jest cena węgla, ale także uprawnień do emisji CO2. No to wszystko powoduje, że te elektrownie, tak, kształtują zwykle cenę energii na naszym krajowym rynku.
Jest prawdą, że te koszty się rzeczywiście stabilizują. Ta sytuacja jest kompletnie inna, odmienna od sytuacji, która miała miejsce w zeszłym roku. Dzisiaj nie ma już takiego ryzyka czy takich różnych obaw, tak, o to, jak będzie się rynek kształtował. Mamy dostępność węgla, mniej więcej ta cena jest przewidywalna. Jeżeli chodzi o ceny uprawnień do emisji CO2, one też są mniej więcej na takim stabilnym, nazwijmy to, poziomie, więc ta przewidywalność jest dużo, dużo lepsza czy dużo, dużo większa niż miała miejsce rok temu. Ale jeszcze raz przypominam, rozliczenia z odbiorcami końcowymi w tym roku, tych, którzy mają ceny tak zwane zamrożone, prowadzone są według cenników, tak, czy taryf, które były zatwierdzane kilka lat temu. One odzwierciedlały kompletnie inne koszty, czyli kompletnie inną przede wszystkim cenę na przykład węgla, tak, czy cenę uprawnień do emisji CO2, stąd też były dużo, dużo niższe. Wtedy, gdy mówimy o ewentualnych, tak, podwyżkach właśnie w skali kilkudziesięciu procent, to mówimy o takiej sytuacji, kiedy jednorazowo, na przykład gwałtownie z roku na rok, chcielibyśmy powrócić, tak, do taryf aktualnych, czyli zmienić rozliczenia odbiorców na te taryfy, które są, czy obowiązują, no, czy będą obowiązywały, tak, w przyszłym roku. No tutaj z naszej strony dzieliliśmy się opinią, aby jednak, no, takie odmrożenie czy dochodzenie, tak, do kosztów właśnie realnych odbywało się stopniowo i było rozłożone w czasie, no, po to, żeby unikać tak gwałtownych podwyżek w bardzo krótkim czasie. Czyli jak rozumiem, panie prezesie, to prawdą są te wszystkie doniesienia medialne, które mówią o tym, że nawet 70-procentowy wzrost cen energii jest możliwy, to po pierwsze. Oczywiście nawet gdyby to było 70% i zakładając, że na przykład taką decyzję pan podejmie, chociaż oczywiście o tym się przekonamy dopiero, jak te decyzje będą, to wiadomo, że też na końcowy rachunek to wpłynie tylko częściowo, ponieważ te opłaty dystrybucyjne w porównaniu z opłatą za pobór energii generalnie, to te opłaty dystrybucyjne i opłaty za pobór to jest mniej więcej po 50% albo 60-40, zależy od rachunku. Ale panie prezesie, czy to jest tak, że należałoby tak naprawdę, gdybyśmy chcieli myśleć o tym, żeby te ceny nie wzrosły w sposób skokowy od stycznia przyszłego roku, oczekiwać, że nowy rząd podejmie znowu decyzję o zamrożeniu cen? Czy tak naprawdę tego powinni oczekiwać odbiorcy? Jeżeli chcielibyśmy uniknąć tak gwałtownych podwyżek, czyli kilkudziesięcioprocentowych, to rzeczywiście te mechanizmy osłonowe powinny być kontynuowane. Ja oczywiście nie mam też takiej jasnej rekomendacji czy opinii, czy to zamrożenie powinno być kontynuowane na tym samym poziomie. Niemniej z naszej strony, czy też w naszej opinii, opinii Urzędu Regulacji Energetyki, to odmrożenie powinno następować, przepraszam, i powinno być rozłożone w czasie. Ta podwyżka 70%, o której wspomniała pani redaktor, no nasze szacunki rzeczywiście, no, mieszczą się, tak, w takich granicach 60-70%. One dotyczą już łącznej opłaty dla klientów, ale jeszcze raz powtarzam, w sytuacji, kiedy byłoby czy nastąpiłoby takie gwałtowne odmrożenie cen, czyli nie byłyby w żaden sposób kontynuowane te mechanizmy osłonowe, bo jeśli chcielibyśmy porównać same taryfy, tak, czyli te dokumenty, które pokazują koszty, czy odzwierciedlają koszty, to taryfy, czy taryfa na rok przyszły, czy oczekujemy, żeby taryfa na rok przyszły była niższa niż taryfa zatwierdzona na rok obecny. Przypominam, rozliczenia nie są prowadzone z odbiorcami według taryfy w tym roku. Dziękuję bardzo, panie prezesie, za tą rozmowę. Ja myślę, że wniosek z niej jest taki: 60 albo 70-procentowa podwyżka cen energii nas czeka, proszę państwa. Jeżeli nowy rząd nie podejmie decyzji o zamrożeniu cen, to o tyle więcej zapłacimy za prąd w przyszłym roku. Oczywiście prąd to tylko część naszego rachunku, druga część to część dystrybucyjna, ale wzrostu opłat dystrybucyjnych pewnie też należy się spodziewać. Dziękuję bardzo państwu, dziękuję naszemu gościowi, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, pan Rafał Gawin był naszym gościem. Dziękuję serdecznie, a najbardziej chyba dziękuję za tą szczerość, panie prezesie. Do usłyszenia, do zobaczenia, Agnieszka Łakoma.